dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Lampkę zgaś. Co? Lampkę zgaś. Co słychać u ciebie? Ani. Takiego leciu żyje. Ale od czego? Od gorąca, zimna? Od wszystkiego. Od wszystkiego? Tak. Nękają? Nie, nie nękacie. Weź to, tu, tu wodę gdzieś z boku, bo ciebie nie widać. Te woreczki to ja wezmę do domu. Masz tam milion woreczków. Nie ma już. Kurwa, tych woreczków koło twojego tego łóżka ile leży. Co? Koło łóżka ile leży woreczków. Nie ma. Są. Daj, ja to otworzę. Daj, ja to otworzę. Zolecka. Skąd? Zolecka. To czytaj. A to zaraz list przejdziemy, przeczytamy. To tak jak ci powiedziałem, że na temat pato, tato, tak? No. No, czekaj, zaraz ci pokażę. Mhm. W jakim szpitalu leży? Ja tego nie wiem, Krzysiek, no. Nie pytaj mnie o takie rzeczy. O, masz. To jest pato. Przeczytać ci, co napisane? Odwaga ma cenę. Pomóż bohaterowi. Pieniądze zbiera. Rodzina zbiera pieniądze, nie on. Daj ci przeczytam, co napisane. Ja przeczytałem. Ale tutaj jest napisane, co się stało. Tutaj ja przeczytam sobie. To jest malutkimi, ja ci przeczytam. No. Drodzy przyjaciele. Zwracam się z prośbą do was o pomoc dla Marcina, 36-letniego mężczyzny, który w wyniku tragicznych okoliczności potrzebuje pilnej rehabilitacji i leczenia. Nad ranem 28.07 stanął w obronie kobiety. Niestety interwencja ta przyniosła tragiczne skutki, gdyż w wyniku tego został brutalnie pobity. Marcin doznał poważnych obrażeń. Jego twarz została poważnie uszkodzona. Ma pogruchotaną całą twarz, szczękę połamaną w kilku miejscach, powybijane zęby, połamane kości policzkowe oraz oczodoły. Dodatkowo jego podniebienie, te co to masz czarne, jest złamane. A lekarze wprowadzili go w stan śpiączki. Już na tym etapie wiadomo, że będą potrzebne implanty twarzy. Obecnie Marcin wymaga intensywnego leczenia i rehabilitacji, które wiążą się z wysokimi kosztami. Jak? Z wysokimi kosztami to się wiąże. Niestety jego sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie tych wydatków. Dlatego zwracamy się do was z prośbą o wsparcie. Każda, nawet najmniejsza kwota pomoże mu w powrocie do zdrowia i normalnego życia. Prosimy, pomóżcie nam w tej trudnej sytuacji. Razem możemy sprawić, że Marcin poczuje się lepiej i odzyska nadzieję na przyszłość. Dziękujemy za każdą formę wsparcia, zarówno finansową, jak i modlitwy oraz dobrą myśl. Dziękujemy za wasze wsparcie. No. Widzisz, co się stało? Szanowne państwo. Szanowna rodzino. Kochana rodzino. Choć nie jesteście moimi z rodziny i nic. Marcin, pato, tato, ksywka. Przyjechał do mnie. Często, gęsto. No już pod koniec to nie. Dlatego, że poszedł inną drogą. Poszedł drogą złą. Przyjeżdżał do mnie pod moją bramkę, bramę, płot,
Zastraszał mnie. A ja mu powiedziałem, krótko i zwięźle, Marcin, nie strasz, bo strach ma wielkie oczy. I tak dalej. Tak się stało. Zobaczyli, że za bardzo ma język wychlepany. Straszył mnie. Zastraszał różnymi sposobami. A przyszła taka przysłowie, kryszka na matyczka, że zamiast przyjechać do mnie, posiedzieć, pomóc, jak był, a on zdrowy był, jak byk, to oddalił się ode mnie, od dobrego człowieka, poszedł do ludzi, wiadomo jakich, menelów. No, menele też zobaczyli, że Kononowicz mówi dobrze, nic nie narzekał, ani nic, to zrozumieli niektórzy menele i szłapali przy dworcu PKS, tak? No tutaj jest taki nawet ten. Czekaj. Patrzę, że... Poczekaj, bo tutaj jest nawet opis tej sytuacji. Poczekaj, zaraz tobie przeczytam. Pobicie na osiedlu przydworcowe, zobacz. Tutaj, Krzysiek. Mhm. To było gdzieś w jakiejś gazecie. O której godzinie? 36-latek zobaczył żonę z innym mężczyzną. Ale kto? 20 lat więzienia grozi mężczyźnie, który pobił znajomego swojej żony. Do zdarzenia doszło na osiedlu przydworcowe w Białymstoku. Obywatel Ukrainy decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. To Ukrainiec. Na to wychodzi, no. W środku nocy policjanci otrzymali zgłoszenie, że pod blokiem na osiedlu przydworcowe pobiło się dwóch mężczyzn. Według relacji zawiadamiającego jeden z nich leży na ziemi. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci z białostockiej patrolówki. Przed klatką bloku zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich leżał w kałuży krwi, miał podarte ubranie, kontakt z nim był utrudniony. Drugi stał obok. Był częściowo rozebrany, miał na sobie ślady krwi. Tak, mówiłem i mówię, że Ukraińcy, Ukraina to naród bandycki. Naród, który naprawdę, bo tam są różne narodowości na Ukrainie, że Putin zaczął wojować z Ukrainą, to przegra. Przegra. Będzie potępiony. I powiem, że... A tu jeszcze tak napisane. Drugi artykuł, słuchaj. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe. Napastnik został zatrzymany. Okazał się nim... Kto? 36-letni obywatel Ukrainy. Jak ustalili mundurowi, przyjechał do mieszkania, w którym na co dzień mieszka jego żona z dziećmi. Oj, czekaj. Z dziećmi. Widząc, że żona została odprowadzona przez innego mężczyznę, agresor złapał kobietę i wciągnął do mieszkania, a po chwili zaczął bić jej znajomego. Kontynuuje oficer prasowy. Okazało się, że Ukrainiec był nietrzeźwy. Usłyszał dwa zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Ja będę żądać, jako adwokat, nie 20 lat, ale do końca życia. Na chwilę obecną, Krzysiek, pato tato potrzebuje pomocy finansowej. Rodzina prosi o pomoc. Może... Wiem.
Ja wpłaciłem, widziałem z tego, co Paweł z Warszawy wpłacił, jakieś tam pieniążki. Ja tego, wiesz co, ja nie mogę pojąć, Krzysiek? Bo daliśmy taki link, nie? Żeby ludzie tam wpłacali na tą zbiórkę, nie? Bo tam trzeba 170 tysięcy aż, nie? Każdy, kto ma, żeby ten dał ile może, nie? Ja muszę pojechać, musisz mnie zawieźć do facetatę. A tam nie wolno, ja nawet nie wiem gdzie, Krzysiek. Ja porozmawiam z lekarzem i się muszę dowiedzieć, w jakim szpitalu leży. No to najpierw się dowiedz, w jakim szpitalu, a wtedy potem pojedziesz. Zajem do Rafała. O Jezu, daj już mi spokój. Weź jakiś, o zobacz, tyle zebrali już. Zebrano już 12 tysięcy, już jabłka lecą. Widzisz, ile zebrano? 12 tysięcy, tam 280 ileś. Nie wiadomo, czy wyżyje. No ciężka, w ciężkim stanie. Także jak możecie, to wspomagajcie. Ja nie rozumiem, Krzysiek, tych komentarzy, którzy ludzie piszą. O, dobrze mu tak, dobrze mu tak. To tak kulturalnie powiem. Jak tak można, Krzysiek? I powiem. Ale to co ty powiesz? No weź. Nie. No weź, bo ciebie nie widać. Ty do ludzi masz mówić. Daj mi ten telefon. A, Krzysiek. I spojrzałem na zdjęcie człowieka, który jeszcze chodził po świecie, ale miał gębę za szeroką. Ale Krzysiek, najgorszemu wrogowi nie wolno życzyć. Daj mi powiedzieć, miał gębę za szeroką do mnie. Ja go prosiłem. Marcin, zostań przy mnie. A to może żona, bo on był z Ukrainką, kobietą. To może żona Ukrainka. Ale to już do tego, już to nie mało ważne. Teraz. Nie, bardzo mało ważne. Krzysiek, ty nie bądź śledczym. I powiem tobie, Jareczku, że trzeba uważać na Ukraińców. Ja wiem, że trzeba, Krzysiek, ale chodzi o to... Na każdym momencie Ukrainiec... Ja mieszkałem przy Ukraińcu. Ja mieszkałem. Ale to wiem, co to Ukraina. Krzysiek, chodzi o apel do ludzi, żeby wsparli tą zbiórkę. Zaraz powiem. No. Że... Tam nie ma kultury. Tam nie ma życzliwości. Na Ukrainie tam nie ma nic. Tam jest trzy narodowości. Bandycka, morderca i Stepan Bandera. A ten człowiek, który pobił pato tato Marcina, to na pewno był ze Stepan Bandera. Taka, jak ci powiedzieć, Jareczku, grupa, taka zrzeszenie. Takie... Zorganizowana grupa przestępcza. Tak. I oni nie patrzą, łeb nie łeb, leją. I dostanie się w łeb Putin. Złapił jego i zacharytetują. Zobaczysz. Moje słowa nie idą na wiatr. Ja prosiłem pato tato. Tu bądź. Na szkolnej. Kto ile może, ten wpłacił. A on? Ja również płaciłem. Pato tato. I tu nie ma podziałów, Krzysiek. Nie słuchał mnie. Nie słuchał moich próśb. Nie słuchał moich, jak tak powiem, no, poleceń to nie. Bo każdy na swój rozum i głowę. Ale nie słuchał uczciwości, sprawiedliwości mojej. Każdy z was myślicie, że o, jesteście heroi. Damy radę. Na każdego gieroja jest lepszy gieroj. Pamiętaj. Tak. Zgadza się? Zgadza się. Na każdego gieroja... Ja prosiłem pato tato, że... Ale tu była inna sytuacja, Krzysiek. Tu była inna sytuacja. Nie, ale ja prosiłem On tego. Kobiety bronił, rozumiesz? Przepraszam bardzo, czy kobietę, czy mężczyznę, mężczyznę broni. Ale trzeba troszeczkę mieć rozum. Jeszcze raz ci mówię, on miał nie żonę, tylko miał
kochankę, Ukrainkę. Ja nie wiem, Krzysiek, ale to nie wnikajmy w to. Ja tylko chcę, żebyś poprosił ludzi, żeby jak kto może, kochankę, ma chęć... daj mi powiedzieć. Nie mów mi o kochankach, kurwa, piździankach. Tylko ja cię proszę o apel do ludzi, żebyś... Zaraz powiem. No to nie mów mi o kochankach, piździankach. Mnie to nie interesuje, kogo, kto, co ma. Niech ma, co ma. I skończyło się ma. No. Jareczek, jemu. Nie wiadomo, czy wyżyje, czy nie, nie wiem. Bo w śpiączce leżeć. No w śpiączce, no. Ludzie kochani, mam prośbę do was. Zmówmy pacierz, modlitwę codziennie. Módlmy się za Marcina, żeby rodzina jego zobaczyła jeszcze żywego. Żeby cieszyła się syna. Jeszcze syn żyje. Jakie będzie, to będzie. Już rozumny nie będzie. Na pewno. Będzie leczony psychiatrycznie. Tak. Nie, Krzyśku, nie. Będzie dobrze, zobaczysz. Ale będzie leczony psychiatrycznie przez psychiatrów. Bo musi doprowadzić, lekarze muszą doprowadzić rozum. Rozum, rozum, rozum. Jeszcze raz rozum. I powiem dla was, że pierwsza modlitwa ważna. Najważniejsza. Bo jego dusza, ciało nie oddycha, ale dusza słyszy. Będzie każdego człowieka słyszeć i słyszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ofiaruję, pacierz. No, jakie był pato, to był, powiem, ale pacierz trzeba ofiarować modlitwę. Za zdrowie jego. Za zdrowie. Za powrót do zdrowia. Żeby wyszedł. Żeby leżał, chodził po tym świecie jeszcze. Żeby widział oczyma swoimi świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, wszystko Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie ucz na pokuszenie, ale nabaw od złego. Amen. Amen. Jezu najkochany, Maryjo, kochana, daj zdrowie, żeby był zdrowy. Marcin, żeby chodził, jak wspomniałem, nogami, żeby nie leżał w łóżku, tylko bez przerwy chodził swoimi nogami. Ojcze nasz, który się niebie święcie, imię Twoje, wszystko Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Panie Jezu, daj mu życie. Panie Jezu, proszę Ciebie, z nieba wysokiego. Ale nie płacz, Krzysiek. Oczywiście ten film nie ma na celu tutaj kogoś obrażać. Ja proszę na zakończenie. Ani śmiać się z tego. 12 tysięcy kawałków nazbieraliście. Może ja się jeszcze trochę też dołożę. Jakich 1000 złotych. Każdy ile może. To też będzie już 13 z groszami. A tego człowieka, Ukraińca, co zrobił Polacy? Nic. Zero. On wyjedzie. Jego wypuszczą. Nie, Krzysiek, nie wypuszczą. Aj. Za takie rzeczy ponosi się konsekwencje i to srogie. Ci mówię. 20 lat. Tylko... sąd przysądzi, to jest co,
Jemu trzeba do żywocia. Do żywocia. To już sąd zdecyduje, Krzysiek. Nie. Nie nam sądzić. Nie, ja muszę... Szanowny Państwu rodzino, jeżeli chcecie mieć dobrego adwokata, to zgłoście się do mnie. Do mnie zgłoście się. Ja? Nie 20 lat, ale zażądam do żywocia. Żeby było... Ja napiszę pismo do prezydenta RP. Andrzeja Dudy, tak? Tak. Andrzeja Dudy. A żeby wprowadził za takie coś nie do żywocia, ale nawet kara śmierci. Bo takie coś być nie może. Żeby jeżdżali do nas Ukraińcy i zamknąć granicę, panie prezydencie, dla Ukraińców. Nie ma przyjazdu dla Ukraińców. Nigdy, jak przyjeżdżali Białorusini, nie zabili człowieka. Było spokój, ład i porządek. I ja powiem tobie, Andrzeju, prezydencie, że to trzeba z takimi łachmanami, mordercami, bandytami skończyć. Żeby, dobra, Krzyśku. Także żeby Polak... Tu nie mógł bardzo prosimy o pomoc. Iść. Nie piszcie tylko bzdur, głupot w komentarzach, bo... Leży w szpitalu. Nie jest do śmiechu nikomu. Nie wiem, w jakim szpitalu leży. Nie życzę nikomu takiego czegoś, żeby miał w rodzinie. No. I powiem, że... Na każdym kroku, jak Jarek powiedział, jest bojowy, ale nie będzie bojowy. Że idzie się do jamy. To bojostwo zakończa się. Kochana rodzinko, prosiłem Marcina, ażeby był przy mnie tu na szkolny. Nie posłuchał. Już nie przyjeżdżał do mnie. Ja z nim kontaktu już nie miałem też. Co? Ja z nim też kontaktu nie miałem dłuższy czas. I powiem dla was, że was... Ale wyjdzie z tego, będzie dobrze. Was syn... Także prosimy o pomoc i... Za bardzo miał rozszerzoną usta. Trzeba usta mieć czasami zwężone. Nie pyskować. Bo pyskowanie to wychodzi na jaw. Dobra, dziękuję. Nie to, że ja... Dziękuję, Krzysztof. Bo ben... Nie, jeszcze nie kończyłem. To proszę. No. Nie to, że... Na mnie napadacie, wyzywacie knurem różnymi, to powiem dla was, ludzie inni mszczą się na was, żeby was uspokoić. I powiem, daj Boże, żeby pato wyszedł z tego gorączki, z tego nie wiadomo czego. Śpiączki. Śpiączki, żeby chodził swoimi nogami. Dziękuję, Krzysiek. Dziękuję.